Dzień dobry Państwu, Dorota Haller, zapraszam na kolejny odcinek Halo Haller, czyli programu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią jest pisarka, felietonistka, redaktorka naczelna, tutaj nie chcę się pomylić, grupy wydawniczej Foxal, Anna Dziewit-Meller. Dzień dobry, Anio. Dzień dobry. Jesteś kobietą wszechstronną, bez wątpienia inspirującą. Z jednej strony wykonujesz zawód twórczy jako pisarka, felietonistka, z drugiej strony no, twardą ręką, myślę, musisz zarządzać, czy zarządzasz wydawnictwem. Jak to jest łączyć funkcję zarządczą, dyrektorską, z duszą i twórczością artystyczną. Mi się wydaje, że to jest trudne, że to są trochę dwa bieguny. Jak to jest, Aniu? No rzeczywiście, są to na pewno dwa bieguny i zupełnie inne obszary jakiegoś tam zawodowego funkcjonowania. Ale w wypadku zarządzania wydawnictwem, bo faktem jest, że ja pełnię taką podwójną rolę w wydawnictwie, z jednej strony redaktorki naczelnej, z drugiej strony dyrektorki wydawniczej, moje doświadczenia wcześniejsze, no długoletnie już doświadczenia na rynku książki, jako promotorki czytelnictwa, jako osoby obecnej, jako pisarki również, no one się bardzo tutaj przydają rzeczywiście, bo jednym z moich podstawowych zadań jest szukanie tytułów, szukanie autorów, zapraszanie ludzi do tego, ludzi piszących, żeby publikowali u nas. Więc tak naprawdę w głównej mierze ta praca polega na kontaktach i na korzystaniu z nich, a tych naprawdę nie mogę powiedzieć, żebym miała mało, bo to jest naprawdę wiele lat, no właśnie, spotykania różnych ludzi w różnych miejscach. Z drugiej ze strony rzecz jasna, no to jest zarządzanie zespołem, zarządzanie projektami i tak dalej. Czy twardą ręką? No mam nadzieję, że nie aż tak twardą. Czasami trzeba mieć czasami taką, to po prostu podejmować trudne decyzje. Tak, to prawda, oczywiście. No zwłaszcza w takim momencie, w którym... w takim momencie, w którym teraz jest rynek wydawniczy w Polsce, a jest to moment bardzo trudny ze względu na ogromny kryzys na rynku papieru. Naprawdę borykamy się wszyscy jako wydawcy z gigantycznym kryzysem. I jest to też takie duże pytanie, dokąd ten rynek będzie zmierzał, właśnie funkcjonując w takich warunkach brzegowych, w jakich teraz się znajdujemy. No na pewno jest to duże wyzwanie dla wszystkich, którzy prowadzą ten biznes. Ale to jest ciekawe, co mówisz, czyli to jest ten element właśnie zarządczy, logistyki poniekąd. Tak. Natomiast bardzo rośnie rynek audiobooków czy podcastów, tutaj jesteśmy w podcaście. Co ty sądzisz jako taka popularyzatorka czytelnictwa o słuchaniu literatury, o audiobookach i o tym, że w tej chwili ta konsumpcja słowa, czy konsumpcja literatury też pięknej, kompletnie się zmieniło i mniej czytamy, bardziej słuchamy. Wiesz, no nie mogę narzekać, bo to też jest jedna z części jakby działań wydawców na rynku książki. Dla nas to też jest istotna odnoga i produkujemy, my akurat w ramach grupy Empik produkujemy audiobooki, słuchowiska, czy nawet tak zwane superprodukcje, które są takimi wielkimi słuchowiskami, gdzie zatrudnia się wielu aktorów i tak dalej, i tak dalej. Jestem ostatnią osobą, która będzie narzekać, że ludzie słuchają, bo wydaje mi się to też taką świetną formą kontaktu z literaturą. Bardzo wielu z nas dojeżdża do pracy czy do szkoły, ma takie puste przeloty, podczas których naprawdę można wysłuchać całej klasyki, wiesz, literatury albo czegokolwiek bądź. I ja się akurat cieszę z tego, że ta forma się tak rozwija, że tak się przyjęła w Polsce i że ludzie z tego chętnie korzystają. Wiesz, ja pamiętam z dzieciństwa, że też słuchałam słuchowisk na płytach czarnych, wydawanych przez Polskie Nagrania chyba. I to jest takie doświadczenie, które gdzieś tam we mnie zostało, te głosy aktorów. Interpretacja tekstu. Tak. Ja te książki czytane, interpretowane przez aktorów, ja je znam do dzisiaj na pamięć, więc wydaje mi się, że to naprawdę nie jest najgorsza forma. A czy sama czytasz swoje książki? W formie audiobooku, jako autorka? Tak, zdarzyło mi się to trzykrotnie. Czy dwukrotnie? Boże, już nie pamiętam. W każdym razie czytam tę książkę Gau Marjos, czyli tę książkę, którą pisałam z moim mężem dawno, dawno temu o Gruzji, a potem jeszcze książki, które napisałam dla dzieci również czytałam jako lektorka. To no, ciekawe doświadczenie, naprawdę to jest bardzo trudna praca. Taki zupełnie inny zawód. Coś innego jest być pisarką i stworzyć tę książkę, a coś innego interpretacja zupełnie... i w ogóle przeczytanie tego bez błędów to już jest sztuka, także pozdrawiam wszystkich lektorów, którzy czytają także moje książki. Jesteście Państwo wspaniali i podziwiam Was naprawdę. Aniu, jesteś popularyzatorką czytelnictwa i literatury. Czy prawdą jest to,
co się słyszy tu i ówdzie, że czytamy coraz mniej, że generalnie odchodzimy od czytania dłuższych form. No bynajmniej nie przypuszczam, że czytamy wiersze, ale że czytamy krótkie streszczenia, że w tej chwili jest krótka forma, głównie w formie wideo i tak naprawdę zanika czytelnictwo literatury pięknej czy literatury dłuższej, czyli książek. Wiesz co, pewnie odpowiem ci tak, jak odpowiadają naukowcy. To zależy, bo z jednej strony rzecz jasna nie mam powodów, żeby nie wierzyć badaniom Biblioteki Narodowej, która co dwa lata publikuje taki duży raport na temat czytelnictwa w Polsce i tam te liczby rzeczywiście nie napawają optymizmem. Niemniej to też nie jest tak, że jakoś radykalnie spada. To się utrzymuje od dosyć długiego czasu na, no dobrze, miernym, mizernym, ale jednak jakimś tam poziomie. A ci ludzie, którzy czytają, wychowują dzieci, które czytają i to jest na pewno jakaś pozytywna rzecz. Ja widziałam teraz na targach książki warszawskich niesamowicie budującą dla wydawczyni czy też dla pisarki rzecz, mianowicie po raz pierwszy w życiu widziałam takie tłumy młodych ludzi, którzy rzucili się z niezrozumiałych dla nas również przyczyn na literaturę Young Adults i chodzą na targi, chodzą do księgarni, kupują papierowe książki. No to jest naprawdę niezwykła zmiana. Jeżeli Państwo spojrzycie teraz na tak zwane topki, czyli te najlepiej sprzedające się książki w Polsce, to większość z tych książek tam to będą książki kierowane do właśnie takich młodych dorosłych, Young Adults. Cieszy mnie to, może bo... Może jakiś trend jest? Wiesz, że młodzi dorośli, to że ważna jest moda, prawda? Tak, i taki trend zachęcania... To wszystko jest dosyć mocno też skorelowane na przykład z obecnością różnych osób na TikToku. TikTok ma ogromne przełożenie na literaturę młodzieżową. A to niezwykłe, co mówisz. Tak, absolutnie widzimy jako wydawnictwo, że ktoś na pewno polecił którąś z naszych książek na TikToku, ponieważ ona wówczas natychmiast wskakuje na te topki sprzedażowe w sieci. To jest niesamowite, jak to wszystko się ze sobą łączy. Także, wiesz, z jednej strony oczywiście byłoby fajnie, gdyby ludzie czytali więcej, ale ostatnie dwa lata pandemiczne też troszeczkę tutaj zaburzyły pewne, pewne proporcje i wydaje mi się, że no, może nie narzekajmy tak bardzo, raczej starajmy się zastanowić, co można zrobić, żeby było lepiej, tak? Zamiast martwić się, dlaczego jest tak źle. No ale właśnie, to ty jako pisarka i kobieta, która w tym pracuje zawodowo, co można zrobić? Jak można popularyzować kulturę, na przykład dla człowieka takiego jak ja, który prowadzi podcast, ale nie zajmuje się tym zawodowo, ale chciałabym, żebyśmy my jako naród, mówiąc górnolotnie, czytali więcej. To oczywiście znowu zależy, na jakim poziomie planujesz działać. Ja w ogóle jestem wielką wyznawczynią działania na poziomach mikro i robienia wokół siebie tyle, ile można. Myślę, że jeżeli mamy nie wiem, dzieci i marzy nam się to, żeby one były czytelnikami w przyszłości, to może być nam trudno, jeżeli sami nie czytamy. To jest podstawowa zmienna, o której mówią wszyscy naukowcy zajmujący się badaniem czytelnictwa i jakby obecności książek w życiu rodziców. Czyli wzorzec rodziców, z książką. Książka jako taki przedmiot codziennego użytku. Tak jak po prostu szczoteczka do zębów. Jak myjesz zęby, tak też sobie od czasu do czasu w tym domu czytasz. Czyli widok czytającego rodzica jest dosyć ważną zmienną tutaj. No ja już nie mówię o tym, że dobrze jest dzieciom czytać od małego. To znaczy wdrażać je w ten system, tak? Czyli spędzać z nimi te wieczory z książką. To jest praca. Ciężka praca do wykonania dla rodziców, ale wydaje mi się, że bardzo wartościowa i przynosząca długotrwałe zyski w przyszłości. Czasami dzieci na spotkaniach autorskich mnie pytają, a chcą mieć jak wyliczone, prawda? Po co czytać? Jaka jest tego wartość? Więc ja mówię, przygotowana już na takie ujęcie bardzo konkretne, bardzo często mówię dzieciom, słuchajcie, kiedy się dużo czyta, zaczyna się mieć bardzo bogate słownictwo. I wtedy, jak się mówi, używając tych wszystkich słów, które poznajecie dzięki książkom, brzmi się inteligentniej. Jak się brzmi inteligentniej, jest szansa, że ma się być może większe szanse na rynku pracy. Ponieważ ktoś, kto sprawia wrażenie lepsze, ma większe szanse na to, że ktoś na przykład przyjmie go do pracy. To jest oczywiście taka śmieszna, anegdotyczna w ogóle opowieść, ale coś w tym jest. Bo to chodzi o to, prawda? Że jak nas widzą, tak nas piszą, że wrażenie jest ważne i ewidentnie wrażenie z tego, jak człowiek się wysławia, czy jest elokwentny i czy operuje bogatym językiem, czy wprost przeciwnie, ma kolosalne znaczenie. Nie wiem, czy dla dzieci koniecznie, może dla właśnie młodych, dorosłych albo nastolatków. Wiesz, oczywiście tutaj abstrahuję od tych najważniejszych rzeczy, które w nasze życie wnosi literatura, tak, że po prostu dzięki przeżywaniu
czyichś losów. My się stajemy nie tylko mądrzejsi, ale stajemy się bardziej empatyczni. Jesteśmy w stanie lepiej rozumieć świat, stawiać sobie głębsze i mądrzejsze pytania. No ale to jest już jakby taka baza, o której mi się nawet po prostu mówić nie chce, bo to jest jasne. Tak? Natomiast jeżeli ktoś mnie pyta w taki właśnie ekonomiczny nieco sposób, co ja z tego będę miał, to mówię, no kurczę, może będziesz mieć więcej kasy w przyszłości. A czy ty nie uważasz, że oglądanie seriali również, wiesz, rozwija naszą wyobraźnię? W tej chwili to się bardzo zmieniło, jest szereg platform, gdzie po prostu masz wachlarz niewiarygodny różnych znakomitych zresztą seriali czy filmów. I ta konsumpcja wideo teraz jest bardziej jakoś powszechna niż czytanie, bo jest łatwiejsza, może wiesz, dostępniejsza. No jest na pewno łatwiej zobaczyć serial niż przeczytać książkę z różnych względów, ale wydaje mi się, że wszelkie naprawdę głębokie odczucia możemy mieć przede wszystkim czytając literaturę. Wydaje mi się, że żadna z dziedzin sztuki nie jest w stanie dać ci takiego przeżycia, bo ta książka dzieje się w tobie. Nie oglądasz jej na ekranie, nie słyszysz jej w głośniku, ona dzieje się w tobie, cała. Tak naprawdę ty tworzysz w swojej wyobraźni. To jest ładnie powiedziane. Książka dzieje się w tobie. Ona dzieje się w tobie. Nie dzieje się, tak. Więc wyobrażasz sobie bohaterów, to wielokrotnie miałam tak przeczytane najpierw książkę, po czym poszłam na ekranizację. I cóż, za rozczarowanie, nie? Za kompletność. Oni po prostu zupełnie byli inni. Scenografia do chrzanu, wszystko inaczej działo się we mnie. We mnie było zupełnie inaczej. Więc wiesz, ja oczywiście znowu jestem ostatnią, która rzuci kamieniem w oglądanie dobrych seriali czy filmów. Jestem wielką miłośniczką fabuły jako takiej i fabuła podana w książce, w filmie, w serialu, czy nawet w grze, jest ważna. Uważam, że śledzenie cudzych losów jest istotne dla naszego osobistego również rozwoju, czy tam, nie wiem, duchowego, czy jak tam zwał, tak zwał. Natomiast, no, jeszcze raz wrócę do tego, co powiedziałam przed chwilą. Książka dzieje się w tobie, przeżywasz ją we własnym wnętrzu, sama ze sobą i z tą treścią, którą pochłaniasz i dzięki temu naprawdę możesz zmieniać swoje życie łatwiej. Bardzo to jest piękne, zapamiętam to na zawsze, to jest absolutnie inspirujące i cudowne. Ty poczyniłaś, Aniu, taki bardzo poruszający dla mnie tekst o wyobraźni, o tym, czy jesteśmy tak totalnie zapędzeni we współczesnym świecie, że nie mamy czasu marzyć, a potem z tych marzeń może tworzyć cele i plany i je realizować. Czy tak uważasz, że jesteśmy tak zapędzeni, że nie możemy marzyć? Boję się, że coś w tym niestety jest. Pamiętam, to był mój felieton do polityki sprzed jakiegoś tam niezbyt długiego zresztą czasu. No mnie się tak trochę wydaje, że w takim codziennym biegu z przeszkodami, który każdy i każda z nas na swój sposób uprawia, że my trochę nie mamy przestrzeni na to, żeby się zastanowić, po pierwsze, kim jesteśmy, wiesz, jak z tego obrazu, dokąd zmierzamy i jakie są nasze marzenia, czego byśmy chcieli. Boimy się nawet jakoś je konstruować, bo nie mamy... Bo nie mamy na to absolutnie wolnych przebiegów i żeby coś mogło się w nas zrodzić, żebyśmy mogli wpaść na jakiś pomysł, żeby móc właśnie wymyślić sobie jakieś marzenie, no to my musimy mieć na to czas i przestrzeń wokół siebie, więc stąd takie moje częste, również do siebie samej kierowane apele o to, żeby pozwolić sobie na nudę, wiesz? Bo nuda jest bardzo ważna, nie tylko w twórczych zawodach, bo z nudy w twórczych zawodach rodzą się pomysły. Musisz się zatrzymać. Nie możesz ciągle lecieć z wywieszonym jęzorem, bo nic nie napiszesz. Ale czy nie sądzisz, że to jest trochę bańka warszawska, że my jesteśmy zapędzeni w tej... Czy wielkomiejska, bo to nie chodzi o Warszawę oczywiście, że jesteśmy tak zapędzeni strasznie. Jeżeli ktoś mieszka w mniejszej miejscowości, to ma być może większą przestrzeń. Nie, absolutnie nie zgadzam się z tym. Mam bardzo wielu znajomych, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach i myślę, że być może są jeszcze bardziej zapędzeni od nas, mają też... No po prostu rzeczywistość i no, jakby na to nie patrzeć, kapitalizm wymaga od nas bycia nieustannie produktywnymi, czy jesteśmy, wiesz, redaktorką, czy jesteśmy pisarką, czy jesteśmy aptekarką, czy jesteśmy górnikiem. Mamy być super produktywni i nie czas na to, żeby się zatrzymywać. Mamy gnać, a potem kupować. Więc myślę, że to dotyczy nas wszystkich w tym systemie, w którym funkcjonujemy. Teraz jest taki, psychologowie, socjologowie to opisują, taki czas wielkiej rezygnacji. Na przykład w Stanach Zjednoczonych ci młodzi dorośli, o których mówiłaś, no jest taki nurt, że oni generalnie nic nie chcą i po prostu odchodzą z pracy i nie chcą gnać właśnie za tym, co powiedziałaś przed chwilą, za tym kapitalizmem i za tym, żeby produkować, generować zysk, kupować i napędzać gospodarkę, tylko chcą żyć zupełnie inaczej. Ten trend też widać w Polsce i ten trend taki, może nie trend, ale takiego wielkiego strachu przed przyszłością. Była pandemia, w tej chwili jest wojna u naszych
swoich najbliższych sąsiadów. To jest bardzo trudny czas dla tych młodych dorosłych. Czy dostrzegasz to też w Polsce, czy u młodych twórców? Myślę, że jeśli idzie o literaturę, to jeszcze te wątki nie są obecne, no bo to się najpewniej teraz pisze, albo tak. Będzie się dopiero pisało. Mm-hmm. Ale oczywiście ten lęk przed tym właśnie, dokąd my wszyscy zmierzamy, tak. Jest ogromny. U nas, u wszystkich, myślę, tak. Że i u młodych, i u starych, ale u młodych o tyle, że w przeciwieństwie do mojego pokolenia, oni już nie mogą żyć w takiej obietnicy, że będzie lepiej, że będzie tylko lepiej. Ja tak. Studia kończyłam w momencie, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. Wspaniały czas. Wiele tak. obietnic, prawda? Oczywiście. Jak z ich realizacją było, no to... To już każdy niech sobie odpowie na to pytanie, bo różnie było po prostu, bo po prostu tak się układa rzeczywistość. Natomiast ci młodzi ludzie dzisiaj są na wstępie pozbawiani wszelkiej nadziei, że będzie lepiej, prawda? Żyją w obliczu katastrofy klimatycznej, żyją tak. w obliczu tych wszystkich nieszczęść, które się przydarzyły ostatnio. Bardzo, bardzo im współczuję tego, ale też mam nadzieję ogromną, pokładam w nich ogromną nadzieję, że oni będą wiedzieli, co z tym zrobić, że oni się bardzo różnią od nas, bardzo są inni i że finalnie zostawimy świat w nie najgorszych rękach. Wierzę w to. Aby nie było za późno, jeżeli chodzi o klimat, tak, bo to jest dość przerażające. Powiedziałaś o tym, że produkujemy, gnamy, jesteśmy w kręgu kulturowym, kapitalistycznym. Czy w Polsce można się utrzymać, będąc pisarką? Można się utrzymać z pisarką. To oczywiście nie jest tak, że każdy, kto publikuje książki, może żyć tylko i wyłącznie z tego. Natomiast no, w którymś momencie rzeczywiście można wejść na taki poziom, że da się żyć. Mm-hmm. Tylko, że to jest pisanie plus to, co dookoła, tak? Czyli sprzedaż na przykład praw do filmów, czy tłumaczeń zagranicznych. To są spotkania autorskie w różnych miejscach, które też są płatne. To jest cały rynek w ogóle takich spotkań w bibliotekach, w domach kultury. Pisarze i pisarki jeżdżą po Polsce i spotykają się z czytelnikami i to też są, to są też źródła zarobku. Więc jest cała taka sfera, w której nagle można się znaleźć, obudować się różnymi działaniami i w ten sposób funkcjonować jako osoba po prostu tylko i wyłącznie pisząca, tak? Plus, nie wiem, pisać felietony, teksty do gazet. No ja już od wielu lat żyję tylko i wyłącznie z pisania i czytania. No ale ty jesteś wziętą, wybitną pisarką z nazwiskiem i dorobkiem. Wiesz, okay. A ja mówię o takich młodych, którzy wchodzą i myślą sobie, Boże, będę biednym poetą siedzącym w Bieszczadach, wiesz, tak, w swetrze przy ognisku też, trochę. Może, oczywiście, no bo są też tacy ludzie, którzy zajmują się na przykład no, bardzo ambitną właśnie poezją czy literaturą, dla których oczywiście nie ma miejsca na masowych top po prostu Empiku czy innych sklepów internetowych. Ale no jest też taki obieg, wiesz, naukowy, tak. uniwersytecki. To też są różne przestrzenie, w których można funkcjonować. Natomiast ogólnie odradzam, prawda? Wiadomo. Odradzam, odradzam niszę, ale też odradzam w ogóle, radzę się dobrze zastanowić, czy człowiek rzeczywiście pragnie tego, by być pisarzem czy pisarką, bo jest to wbrew wszelkim pozorom dość trudne, żmudne i bardzo samotnicze zajęcie. Potwornie samotnicze, to też Państwo pamiętajcie, pisarz, pisarka finalnie to jest tylko on, jego komputer albo notesik i to by było na tyle. A czy później jest taka upiorna trema, że już wydajesz tę książkę i sobie myślisz, że to jest ten moment końca, ale początku, dlatego że koniec procesu twórczego, ale początek życia danej książki na rynku, czyli zderzenie się z odbiorcą i znowu to jest trochę tak, że to, co powiedziałaś, ci niszowi twórcy, to nie chodzi tylko o literaturę, twórcy, jacykolwiek artyści, plastycy, malarze i malarki, są postrzegani jako taka sztuka wyższa. Jeżeli ktoś ma sukces komercyjny, to trochę jest to postrzegane tak, że to jest ta sztuka taka mniej istotna, to jest pewnego rodzaju paradoksem. Tak, no jakby dla mnie jest to absolutnie absurdalne. I czasami zżymam się na to, że twórcy popularni nie mogą... bywają traktowani właśnie jako tak, jako tacy mniej ambitni, a po prostu bywa różnie. No, wiesz... Masz tremę? Czy ja mam tremę? No, zawsze mam tremę, no bo to jest tak jak twoje dziecko po prostu wychodzi na scenę i ma zagrać po prostu, nie wiem, piątą symfonię Beethovena i się pomyli i... Wtedy jest przykro i tobie, i dziecku. No te książki są trochę naszymi dziećmi wiesz, no spędzamy nad nimi dużo czasu. To chyba któryś z wielkich, wielkich pisarzy, Boże, nie wiem, czy nie był to sam Flaubert, czy któryś taki, duże nazwisko sprzed lat pisał o tym,
że siedzisz 4 lata nad tą książką, mhm. tak, flaki sobie wypruwasz, a potem ktoś w 5 linijkach napisze, jaki to straszny szajs. No. I to jest bardzo przykra rzecz, natomiast to jest część tej gry i trzeba być przygotowanym na to, że jeżeli robisz w tej... Grasz w tej grze, to musisz wiedzieć, że czasami wygrasz, czasami przegrasz. Piszesz dla nich, dla publiczności, oni mają prawo powiedzieć, że naprawdę im się to nie podoba. No i... Trzeba ale być to jest gotowym. Ciekawy wątek. Piszesz dla publiczności. Czy ty znasz swoją publiczność i czy tworzysz, to zabrzmi źle, pod publiczkę, nie o to mi chodzi, ale czy tworzysz czasami, na przykład twórcy filmowi, czasami tworzą, wiesz, Piraci z Karaibów. To jest format, to jest przedsięwzięcie, to jest przedsiębiorstwo. Czy może no osobiście zabrzmi, ale czy masz takie pomysły, jak siedzisz i tworzysz, myślisz, czy to się spodoba? Chyba nie, bo chyba trochę co innego miałam na myśli, mówiąc, że piszesz dla publiczności, bo finalnie publiczność cię ocenia. Natomiast myślę, że każdy z nas pisze z różnych powodów. Mm-hmm. Każdy ma jakieś swoje, wiesz, wewnętrzne przeloty, które go do tego pisania popychają w ten czy inny sposób. Ja swoją publiczność znam dosyć dobrze. Także dlatego, że jestem aktywna w mediach społecznościowych i dużo mam kontaktu z moimi przede wszystkim czytelniczkami, rzecz jasna, bo w ogóle w Polsce, żeby było jasne, kobiety w większości czytają kobiety. A to jest ciekawe dlaczego, wiesz? No bo wydaje mi się, że kobiety są edukowane do edukacji kulturalnej w przeciwieństwie do chłopców, którzy są edukowani do sportu, competition i tak dalej. Czyli chłopcy grają w piłkę, dziewczynki chodzą to jest na zajęcia. To jest w ogóle duży problem, o którym też się bardzo mało mówi, bo my nie wychowujemy chłopców dla kultury, tracimy chłopców dla kultury. Byłam, pamiętam, na Kongresie Kultury na takim bardzo ciekawym panelu właśnie poświęconym temu problemowi, bo to jest moim zdaniem problem. Zajęcia w domach kultury są raczej dla dziewczynek, nie wiem, do teatru to dziewczynki, na koncert dziewczynka, śpiewa, gra dziewczynka. A to jest seksizm od małego dziecka. Tak, tylko taki arebur, że tak powiem. Tak. I to jest rzeczywiście interesujące. No i potem kobiety czytają książki, są lepiej wykształcone. No, wiele paradoksów tutaj mamy. A wracając do publiczności, to ja tę publiczność dosyć dobrze znam. Raz, że właśnie z social media, z drugiej strony ja dużo jeżdżę po Polsce na spotkania autorskie, na festiwale literackie i się ze swoją publicznością po prostu spotykam. I to jest też w ogóle bardzo fajna część tej pracy, bo tak jak mówię, normalnie siedzisz sama, po prostu porośnięta pajęczyną i pleśnią, a tutaj nagle masz tego człowieka po drugiej stronie. No właśnie, więc po tej samotności tworzenia tej książki przez te 4 lata, czy ile tam, wychodzisz na spotkania. Czytasz pewnie fragmenty, bo na spotkaniach autorskich na ogół albo autor, albo ktoś inny czyta fragment książki. To jest taki moment zderzenia z rzeczywistością i kontaktu z ludźmi. To jest przyjemne. Przyjemne. W przeciwieństwie do czytania o sobie w internecie, tak spotkania z żywym człowiekiem zawsze są fajne, bo no raczej jest po prostu miło. Ponadto na ogół, jeżeli ktoś przychodzi na spotkanie z autorką, no to lubi tę autorkę, dokładnie, bo inaczej szkoda byłoby czasu, żeby przychodzić. Twoja ostatnia książka, Darcie Pierza, której nie wzięłaś ze sobą dzisiaj, ponieważ zapomniałaś. Mistrzyni promocji. Opowiedz trochę o swojej ostatniej książce. To jest zbiór moich felietonów z ostatnich 5 lat, z Tygodnika Powszechnego, gdzie kiedyś pracowałam i z Polityki, gdzie teraz pracuję. No i to są teksty poświęcone, uwaga, wielka niespodzianka, kobietom. Feminizmowi, literaturze, polityce, bardzo dużo piszę o polityce, ja jestem w ogóle z wykształcenia politolożką, więc jakby wreszcie mi się to czegoś przydaje. I rzeczywiście polityki jest dużo, ale też social medium, a także rodzicielstwu, również w social mediach. Ja mam absolutnego chyzia na punkcie sharentingu i tego, by go piętnować. Uważam, że to jest ważne, żeby rodzice zdawali sobie sprawę z tego, że nie mają prawa do wizerunków swoich dzieci jednak mimo wszystko. No, czasem zbieram za to bęcki, ale uważam, że w słusznej sprawie. Bo to jest bardzo ciekawe. Czyli po prostu jesteś zdania, że... No uważam, że nie wolno wrzucać wizerunków dzieci do sieci. Jak będą już duże i będą chciały wrzucać sobie kompromitujące swoje zdjęcia, to sobie to zrobią, bo na pewno będą miały do tego prawo. Ja czasami po prostu ze zgrozą obserwuję to, co robią rodzice. Co o swoich dzieciach piszą, to jedno, ale jakie wizerunki do tej sieci wrzucają. A no jak wiemy, w sieci nic nie ginie, sieć nie zapomina. I czas też szybko płynie. Mam poczucie, że czeka nas fala pozwów przeciwko rodzicom tych dzieci, które teraz są przez rodziców pokazywane w sieci. I w sumie będę po stronie tych dzieci. Swoich dzieci nie pokazujesz? Nie, nie pokazuję programowo nigdy w życiu. Nie wrzuciłam żadnego ich wizerunku do sieci. Jeżeli jakieś są, jeżeli znajduję jakieś, to ja zawsze proszę o usuwanie tego, bo jak będą duże, to będą sobie mogły wrzucić same. Ale
póki co nie widzę powodu, żeby musiały tam tak. się znajdować, no nie? Natomiast jesteś osobą publiczną, twój mąż jest osobą publiczną. Tak. Czy nie miałaś takiej propozycji od jakichś takich magazynów People pod tytułem Państwa Meller, dzieci, na wsi, wiesz, no takie... No, nie pamiętam, bo chyba już też nie jesteśmy tacy atrakcyjni, bo nasze dzieci są już duże i już w ogóle jesteśmy nudni i tak dalej. Ale kiedy się te dzieci rodziły, to oczywiście były jakieś takie okropne... Właśnie te sytuacje mnie nauczyły, jak bardzo należy po prostu pilnować tej przestrzeni i prywatności, kiedy jacyś po prostu paparazzi, wiesz, czekali pod domem. Tak, tak. I oczywiście dzwoniłam na policję wtedy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast... No, ja też po prostu miałam taki plan, że nie będę dawała nikomu pretekstów do tego, żeby mógł z butami wchodzić w moje życie, bo ja tego życia po prostu nie pokazuję, prawda? W jakimś, robię to w bardzo ograniczonym stopniu, dotyczącym przede wszystkim mojej pracy zawodowej. No, bo to jest coś, czym się chętnie podzielę, bo jakby o to też trochę chodzi. Tak więc do nas się już nikt z niczym nie zwraca, bo to chyba już też wszyscy wiedzą, że... Że nie ma sensu. Po co. Tak. No tak, ale twoim mężem jest Marcin Meller. Tak, tak. Jesteście oboje... twórczymi ludźmi, autorami, no i on jest pisarzem, peletonistą, dziennikarzem, wykonujecie de facto ten sam zawód. To prawda. Jeszcze twój mąż pracuje również w telewizji, telewizja daje ogromną popularność. Czy to ci czasami uwiera, taki fame twojego męża, czy wprost przeciwnie? To chyba już nie, bo jesteśmy razem bardzo długo, ja byłam dosyć młodą dziewczyną, kiedy zaczęliśmy być razem i przez tych 16 lat, no... Wiesz, no to jest też takie 16 lat mojego intensywnego życia zawodowego, jakiegoś rozwoju. Wchodziłam w te relacje no, w bardzo niesymetrycznym układzie. Dzisiaj jest już zupełnie inaczej. Wiesz, no jak ktoś chce się do mnie przyczepić i dokuczyć mi i powiedzieć, a kim żebyś była bez swojego męża, no to być może też bym kimś była, no nie wiem. Zwłaszcza, ale dokuczają ci, tak? Wiesz co, rzadko, ale to się zdarza. Oczywiście robią to przede wszystkim kobiety, co też jest niezwykłe. Bolesne, tak. Ale wiesz, jakieś takie w ogóle absolutnie spodziewane. Spodziewane? Tak. Takie przytyki? Tak. Tak, wydaje mi się, że to jest trochę to, o czym pisze Paulina Młynarska w swojej książce Okrutna jak Polka. Tak, no wiesz, siostrzeństwo siostrzeństwem, mam dużo wspaniałych przyjaciółek, bardzo dużo kobiet w życiu mnie wsparło i nie mogę narzekać, ale no spotyka mnie też, jak myślę, każdą kobietę dużo, nie wiem czy dużo, ale od czasu do czasu dostaję takiego przytyczka w nos od to bardzo innych jest pań. Tak, jest to przykre, bo w ogóle bez sensu, wiesz, też takie. I powiem ci, że to jest zjawisko, które się bardzo często pojawia tutaj w moich rozmowach z kobietami, zatem na pewno ono istnieje. Ja nie doświadczyłam żadnego takiego konkretnego przytyczka od kobiet, ale no, ewidentnie potrafimy się wspierać, ale potrafimy też sobie podstawić. Tak, no niestety. No ale jesteśmy tylko ludźmi i jakby nie... Właśnie uważam, że wszelkiego rodzaju takie generalizacje, typu, że czasami to się zdarza, bardzo mi się chce śmiać, jak ktoś mówi, że gdyby kobiety rządziły światem, to byłoby na pewno zupełnie inaczej. No, nie do końca, być może. Nie sądzę. Wystarczy, nie wiem, że nie byłoby wojen i tak dalej, wtedy wystarczy na przykład sięgnąć nie tak daleko wstecz i popatrzeć na, kurczę, nie wiem, Margaret Thatcher, no. Tak. Hello. Tak. Twarda, żelazna dama i... I wojna Falklandy. Tak, well, była i... Była. Tak, no. Jesteś feministką. Treści, które tworzysz, no są feministyczne. Często tak piszesz o kobietach i jest to takie, powiedziałabym, ewidentne. Ja jestem z tego bardzo dumna, ponieważ też jestem feministką i też dostawałam parę razy w życiu bęcki za to. Czy dostajesz bęcki, no już mówiąc totalnie kolokwialnie, czy ktokolwiek ci robi przykrości albo mówią, że feminizm jest niepotrzebny na przykład? Chyba mnie już nikt czegoś takiego nie mówi, bo to jest trochę właśnie takie, byłoby to bez sensu. Kopanie się z koniem. Tak, kopanie się z koniem. Wiesz co, no jasne, że jest jakaś sfera w tym prawicowym internecie, która zajmuje się waleniem w tego typu osoby jak ja, czy tam wiesz, przede wszystkim wyśmiewanie, prawda, bo to jest taka metoda klasyczna, ten taki chichot. Ale wiesz, ja się nimi nie interesuję, więc jakby może oni tam sobie coś... Tak, ale rozumiem, że osobiście ci to nie dotyka, że nie dostałaś kiedyś informacji, dlaczego jesteś feministką, nie, no to jest idiotyczne i w ogóle nie. Po co? Znaczy, jeżeli ktoś mnie o coś takiego pyta, no to oczywiście ja mu mogę wyjaśnić, natomiast no, nie wiem, czy nie jest to strata mojego i jego cennego czasu. Ja, zanim weszliśmy do studia, powiedziałam ci, to było dla mnie szokiem, spojrzałam na twój Instagram, oczywiście przygotując się do tego wywiadu, przeczytałam wiele rzeczy i na Instagramie
Jesteś podpisana jako pisarz, proszę Państwa. Pisarz. No, dobra, kobieta, która używa feminatywów i która jest feministką, jest podpisana jako pisarz, a nie pisarka. Dla mnie to było zaskoczenie ogromne. Tak, tak. To ja się tutaj może zwrócę od razu do kamery i poproszę Instagram, żeby zmienił kategorie, którymi możesz się opisywać na Instagramie. No właśnie. Ponieważ jakby opis mojego, nie wiem, tego, czym ja się zajmuję, stworzyłam sobie sama, natomiast możesz funkcjonować w określonych kategoriach. Jako fanpage. I no nie ma kategorii pisarka. Tak jak nie ma kategorii businesswoman, nie ma kategorii edukatorka. Nie ma kategorii artystka. Nie ma artystka, jest artysta, pisarz, edukator, bloger. Także no nie wiem. Czy myślisz, że to jest jakiś apel, hej, powinnyśmy tutaj teraz wystosować. Tak, no wydaje mi się to po prostu skrajnie absurdalne. Absurdalne. No ja w ogóle nie czuję się pisarzem jakby, czuję się raczej pisarką, ale nie mogę na Instagramie funkcjonować w kategorii pisarka, bo jestem pisarzem. Także coś jest z wami nie tak. Myślę, że musimy wystosować ten apel i poprosić o to, żeby były formy obydwie, ponieważ język polski jest językiem, w którym obowiązuje forma męska i żeńska. Tak. Powiedz o feminatywach. Ja jestem zwolenniczką feminatywów. Wiem, że one czasami niektórych kaleczą w uszy. Trudno. I że niektóre są być może trudne, jak adiunktka. Dla mnie nie jest trudna. Kamila Kalinczak powiedziała tutaj, że trudne słowo po polsku to jest źdźbło, a nie adiunktka. Tak. Natomiast wiesz co, no Szczebrzeszyn. Szczebrzeszyn, tak. I chrząszcz również. Ale dlaczego to powoduje tak niezwykłe emocje? No, bo to jest taki czytelny sygnał jakby wchodzenia kobiet w pewne obszary, które do tej pory często nie były jakimiś takimi polami ich aktywności, tak? Dużo o tym pisano i mówiono, że nikogo nie boli sprzątaczka, przedszkolanka, nauczycielka. Czy nie wiem, nauczycielka to jest jakby też oczywiste, bo są to niskopłatne zawody sfeminizowane. A dyrektorka to w szkole, dyrektorka a nie w, biznesie. W szkole, a nie w biznesie, a profesorka to też najwyżej w liceum, a nie na uniwersytecie. Więc to ma wszystko taki bardzo głęboki genderowy, rzecz jasna, background. I kobieta architektka, kobieta chirurżka, kobieta prezeska, premierka, prezydentka. Ja na drzwiach w moim gabinecie mam napisane dyrektorka wydawnicza / redaktorka naczelna. I wiecie co? Jakoś wszyscy przywykli i w ogóle wydaje mi się, że to jest wszystko kwestią przyzwyczajenia. 20 lat temu najbardziej progresywne z nas nie używały słowa architektka. Tak. A teraz to już się bardzo zmieniło i za 20 lat w ogóle tej dyskusji już nie będzie trzeba toczyć. Jestem o tym po prostu przekonana, bo przywykamy. Przywykamy, ale to jest, wiesz, kropla drąży skałę. To przywykamy, jeżeli tak mówimy, a żeby tak mówić, to trzeba to trochę popularyzować, no ale bo inaczej. To. Tak. To się dzieje i dla pokolenia moich dzieci, no to jest po prostu oczywista oczywistość. Oczywista oczywistość i zawdzięczamy to między innymi popkulturze, która też to mocno przejmuje. W filmach dla dzieci, w książkach dla dzieci. No powiem tak, show biznes zrozumiał, nie ze szlachetnych pobudek oczywiście, tylko dlatego, że wyczuł kasę, zrozumiał, że dziewczynki, kobiety, one też są dobrymi klientkami po prostu, będą kupować, są i konsumentkami. Często decydują o zakupie kobiety nawet z pozoru męskich różnych produktów. W książkach jest tak na pewno. Tak. To mężczyźni czytają książki, które kupują im kobiety. Czy partnerki kobiety w prezencie. Tak. Więc no mówię, nie ma tu żadnych szlachetnych pobudek, jest prosty rachunek ekonomiczny, ale w tym wypadku ekonomia jest po naszej stronie, co nieczęsto się zdarza, więc enjoy. Tak, nieczęsto się zdarza, więc enjoy. Dobre. Poczyniłaś książkę Damy, Dziewuchy, Dziewczyny. Aha. To jest książka feministyczna dla dzieci. Teraz wspomniałaś o tych dzieciach. Tak. Ja powiem szczerze, mi się wiedzieje, że to jest taka tak, trochę dla dzieci, trochę nie dla dzieci. Opowiedz o niej. Wiesz, to rzeczywiście na spotkania autorskie często przychodzą mamy z dziećmi i wszyscy mają tę książkę, i dorośli, i dzieci. To jest książka dla dzieci rzeczywiście, o różnych bohaterkach. W pierwszej części o polskich bohaterkach po prostu, różnych takich, powyciągałam je z różnych epok i opisałam takim językiem, wiesz, no dla dzieci właśnie. Ale żeby popularyzować świetne, wybitne kobiety. Polskie kobiety. No, oczywiście, tak. Których jest naprawdę dużo. Potem jest jeszcze druga część, która mówi o podróżniczkach światowych, nie tylko polskich. Ukazało się bardzo dużo, już od tamtej pory, kiedy ja wydałam te książki, ukazało się szczęśliwie bardzo dużo dobrych książek na ten temat. I jest co dzieciom pokazać, jest na czym budować, nie wiem,
lekcje w szkole. Mhm. Cieszę się, bo Damy Dziewuchy Dziewczyny są lekturą, we fragmentach są lekturą w bodajże klasie trzeciej w podręczniku, są lekturą uzupełniającą, więc okej, okay, weszło, weszło. Także cieszę się, wiesz, krople drążą skałę, tak jak ci mówiłam na początku. Ważne jest to, żeby działać w obszarze, na który naprawdę mamy wpływ. Mhm. Niezależnie od tego, jaki on jest duży. Nawet małym mikro, naszym tak, mikroświecie. Tak. Aniu, co polecasz do czytania? Co w tej chwili? Idą wakacje, proszę Państwa. No tak. Co powinniśmy wziąć na nasz urlop, położyć się na leżaczku i co teraz czytać? No to ja oczywiście polecę Wam przede wszystkim książki z wydawnictwa, które prowadzę, czyli z wydawnictwa WAB. Na pewno mogę polecić w takim podcaście książkę Agaty Twardoch, Architektki, mm-hmm. czy kobiety zbudują nam lepsze miasta, chyba taki jest podtytuł tej książki. Jest to świetna rzecz, świetnej architektki, urbanistki, mm-hmm. Agaty Twardoch, która po pierwsze jakby pracuje w tym zawodzie, po drugie jest też naukowczynią, zajmującą mm-hmm. się też jakby istnieniem kobiet w przestrzeni. No i to jest książka, w której ona razem z innymi znakomitymi architektkami i urbanistkami stara się zastanowić nad tym, wiesz, czy architektura też ma płeć, tak? Co mm-hmm. z tego wynika? Ja na pewno bardzo, bardzo, bardzo dobra książka. Ale fajna lektura taka, że na leżak? Może być na leżak. Dobrze. Może być na leżak. A drugą rzeczą, którą na leżak... polecę Wam jeszcze dwie w takim razie. Drugą niech będą Sycylijskie lwy. Mm-hmm. Autorka o nazwisku Auci, włoska autorka, którą w zeszłym roku widziałam, będąc we Włoszech na wakacjach, widziałam po prostu wszędzie. Jest to totalny hit wydawniczy we Włoszech. Tak, jest to saga, oparta zresztą o prawdziwą historię właśnie takiej jednej z zamożnych sycylijskich rodzin. Saga rodzinna, świetna rzecz do czytania na wakacjach na plaży. Mm-hmm. Naprawdę można się dowiedzieć i o Sycylii, i o Włoszech, i o kulturze. No i jest też historia po prostu tej rodziny. Fenomenalna rzecz, więc Sycylijskie lwy kupujcie koniecznie. A do tego mogę jeszcze też, ja taka jestem italianofilska. No właśnie widzę, myślałam, że głównie Gruzja, to już wiesz, to rozwijam się. Bardzo dobra książka, wznowienie książki pod tytułem Włosi. Pan ma na nazwisko Hooper i jest angielskim dziennikarzem, który spędził full lat we Włoszech i napisał prześwietną książkę o Włochach, mhm. o tym, jacy oni są, czym jest ta kultura, czym jest ta cywilizacja. No świetna rzecz też na leżak, po prostu idealna, zwłaszcza jeśli jest to leżak gdzieś tam powiedzmy we Włoszech nad morzem. Bardzo polecam. Wspaniale, bardzo dziękuję. Ja na pewno te książki sobie na wakacje wezmę i na leżaku będę czytać, po czym dam Ci znać, co o nich sądzę. Natomiast moje pytanie jest takie, czy Ty, bo ja śledzę, na przykład jak jest Booker Prize, tak? To ja śledzę, kto tam jest nominowany, potem śledzę, kto wygrywa, potem kupuję, nigdy nie zapomnę. Niektóre książki na mnie zrobiły kolosalne wrażenie, niektóre trochę nie rozumiem, szczerze mówiąc. No. Czy to śledzisz i czy czytasz wszystkie książki, które są nominowane albo wygrywają, takie międzynarodowe Nobla albo Booker Prize, albo powiedz jeszcze jakie inne, bo może warto śledzić. O Boże, teraz oczywiście nie przypomnę sobie na bieżąco tych wszystkich nagród, które my musimy śledzić, ale śledzimy wszystko, rzecz jasna, bo to jest dla nas ważne też źródło informacji na temat tego, co się czyta na świecie, co za chwilę będzie popularne, jakie trendy, wiesz, co się wydaje w różnych kręgach kulturowych. I to jest też pewien wyznacznik dla wydawców, co kupować, prawda? My to mamy... jest wspaniałe, tak, bo oczywiście są trendy. Jolanta Borowiec, szefowa Polsat Cafe, mówiła tutaj o trendach w telewizji, tak, że są, wiesz, talent show, music show, oczywiście. Reality show i tak dalej. Dokładnie takie i rozumiem, trendy w literaturze oczywiście, jest... Oczywiście, czyli co, o wampirach, trendy. O... No właśnie, kiedyś były wampiry, potem było bardzo dużo książek o seksie. Aha. Seks, pamiętam... No tak, tak, 60 twarzy, ileś tam twarzy Greya. Tak, Grey i te inne, rzeczywiście. To mówiło się o tym, że seks to nowe wampiry, potem było pytanie, co będzie nowym seksem. Wygląda na dobre, to, że co obecnie jest, nowym jest to literatura young adults. To jest nowy trend, naprawdę ale bardzo silny. Ale czy old adults, czy dorośli też czytają tą literaturę, czy to czytają młodzi? Wydaje mi się, że przede wszystkim czytają to młodzi. Jeśli idzie o old adults, to... Czyli dojrzali ludzie już przestali czytać? To się nazywa jako new adult, potem jest ta kategoria. Aha. Wiesz co, no... Bardzo dużo zmieniła pandemia, bo na przykład w pandemii strasznie intensywnie sięgaliśmy po klasykę i wydawnictwa zaczęły wznawiać książki klasyczne. My wznowiliśmy, mieliśmy nawet tłumaczenie Orwella. Orwella tak, napisał, ale Orwell to teraz trochę nabrało nowego znaczenia. To prawda, tak, mówiąc, całego niestety. Nabokowa, tak? Nie wiem, nowe tłumaczenia klasyki się pojawiły, bo ludzie postanowili sięgać po książki, które już znają. To było jakieś takie bezpieczne przystanie, do których mieli ochotę, wiesz, wrócić. To ciekawe jest. Tak, na pewno bardzo dużo wznowień klasyki na fali pandemicznej się stało. Teraz to się znowu zmienia.
A mogę powiedzieć, że w moim wydawnictwie przez ostatnie 4 miesiące przede wszystkim kupowano książki o Rosji, o Putinie, o Ukrainie. No tak, bo tak? w tej chwili chcemy trend. Się dowiedzieć, zrozumieć kulturę i zrozumieć, co tam się w ogóle zdarzyło. To już znowu trochę wygasa i ogromnym też trendem na rynku książki są wszelkiego rodzaju, od początku pandemii, poradniki dotyczące takiego self-care. Tak, no właśnie i samorozwoju, prawda? Tak, i dbania o siebie, no bo w tej chwili też bardzo mocno. Dostać się do psychologa czy psychiatry to jest bardzo trudne. Bardzo dużo z nas po prostu boryka się z kłopotami natury psychicznej. Więc ludzie radzą sobie, czytając te książki, może to jest jakiś pierwszy krok do pójścia na terapię, prawda? No tak, na pewno jest to też bardzo silny trend, w każdym razie na polskim, na polskim rynku. A co ty czytasz teraz, Ania? Co ja teraz czytam? Boże, poczekaj, co ja zaczęłam czytać wczoraj, bo coś zaczęłam czytać, na Boga jedynego. Czytasz tak dużo, że nie pamiętam. Właśnie już nie pamiętam, co ja czytam. Dostałam kolejne książki do recenzji też, bo ja też tego strasznie dużo dostaję od różnych wydawców. Boże, zabij mnie, nie pamiętam tytułu, ale jest to książka o jakby queerowej kulturze w różnych krajach świata, wydana chyba przez Znak. Boże, zapomniałam, przepraszam. Strasznie was wszystkich przepraszam, że nie pamiętam, co czytam, ale jest to bardzo gruba książka o jakby o queerze i o społecznościach LGBT+. Czyli też taka, powiedziałabym, społecznie aktualna bardzo. Tak. Jestem bardzo ciekawa tej książki, bo też u nas w wydawnictwie wkrótce premiery ciekawych książek właśnie o queerowej rzeczywistości. Wydaje mi się, że to też jest bardzo intensywnie rosnący trend. Ludzie chcą poznać ten świat, którego do końca może nie rozumieją, trochę się go obawiają. My wydaliśmy teraz taką książkę świetnej pisarki Tori Betters, która napisała książkę przetłumaczoną przez świetną tłumaczkę Agę Zano. Książka nosi tytuł Trans i Pół Baby. No i jest to naprawdę wgląd taki jak niemalże w reality show, w życie społeczności trans. Bardzo ciekawy, bardzo. No to kolejna książka na leżak. No. W takim razie taka już zwłaszcza, poznawcza. Że się bardzo przyjemnie ją czyta. O. Ja ci, Aniu, bardzo dziękuję. Mogłabym z tobą jeszcze przez tydzień rozmawiać o literaturze, książkach, popularyzowaniu literatury i feminatywa. Jesteś bez wątpienia inspiracją dla wielu kobiet, dla mnie na pewno też. I dziękuję za tę rozmowę. A państwa zapraszam, bierzmy te książki na wakacje, czytajmy dużo, ale również zapraszam was, żebyście w każdą środę o 20 byli na temat i oglądali i słuchali podcastu Halo Haller. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.